Czas chyba naładować swoje akumulatory, biorąc pod uwagę, że no, pogoda na zewnątrz już nie jest taka sprzyjająca. Chyba czas wyjechać na jakieś rajskie wakacje. No tylko właśnie, trzeba się spakować. Jak upchnąć to wszystko w tej walizce? Nic mi tu kompletnie nie chce się zmieścić. Nie wiem, czy za dużo wziąłem tych rzeczy, a może po prostu źle je złożyłem. Na przykład, jeżeli złożylibyśmy w rulonik nasze ubrania, to zmieściłoby się ich zdecydowanie więcej do naszej walizki. Podobnie rzecz się ma w naszych komórkach ciała. Również nasza komórka musi się bardzo mocno natrudzić, żeby upchnąć te wszystkie elementy w swoim wnętrzu. My dzisiaj porozmawiamy właśnie o upychaniu jednego z takich elementów, mianowicie powiemy o cząsteczce DNA. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, jaka jest rola DNA i co to w ogóle jest za cząsteczka. Powiemy, w jaki sposób upakowana jest informacja genetyczna oraz postaramy się zobaczyć DNA na żywo. Czy to w ogóle jest możliwe? No zobaczymy. Również gdzieś tam pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami postaramy się upchnąć troszeczkę rzetelnej wiedzy genetycznej, ponieważ możemy jej dosyć dużo znaleźć w internecie. Jest ona wszechobecna, tylko pamiętajcie, że jeżeli korzystamy z jakichś informacji w internecie, warto zobaczyć, jakie jest źródło tych informacji, żeby potem nie było, że będziemy wierzyli w coś, co przeczytamy i na przykład dowiemy się, że nasze DNA w 50% jest identyczne z bananem. No to co? W takim razie w 50% jesteśmy bananami? No ciekawe. No dobrze, w takim razie zapraszam Was do garści informacji dotyczącej dziedziczenia. Zacznijmy od tego, że DNA jest to skrót od kwasu deoksyrybonukleinowego. Sama nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ bierze swoją nazwę od nazwy cukru, który występuje w tej cząsteczce, a mianowicie deoksyrybozy. Deoksyryboza jest cukrem pięciowęglowym, do którego dołączona jest reszta kwasu fosforowego 5, jak również jedna z czterech zasad azotowych. Wśród tych zasad azotowych możemy wyróżnić adeninę, tyminę, cytozynę oraz guaninę. Taki element, który składa się z tych trzech związków, czyli cukru, reszty kwasu fosforowego 5 i zasady azotowej, to nukleotyd. Nukleotydy łączą się ze sobą, tworząc nici. A w cząsteczce DNA występują dwie takie nici, które oplatują się wokół siebie w pewien taki charakterystyczny sposób, który nazywamy podwójną helisą. Nicie oplatają się, tworzą taką jakby spiralę, a jest to możliwe dzięki specjalnym wiązaniom, które powstają pomiędzy zasadami azotowymi dwóch różnych nici. Takie wiązania to są wiązania wodorowe. Za uformowanie, za stworzenie modelu cząsteczki DNA na podstawie różnych badań w 1953 roku pan Watson i pan Crick osiągnęli właśnie coś takiego, za co dostali zresztą Nagrodę Nobla. Było to bardzo ważne odkrycie w dziedzinie genetyki, medycyny, jak również w ogóle w całej biologii. Cząsteczki DNA, ze względu na to, że mają bardzo duże rozmiary, duże wymiary, muszą w pewien sposób zostać upakowane w komórce. Taka łączna długość cząsteczek DNA to jest około 2 metry. Jak w takim razie zmieścić takiego kolosa w jądrze komórkowym, który widoczny jest jedynie pod mikroskopem? Ciężka sprawa, ale w takim razie już to dokładnie sobie tłumaczymy. Cząsteczka DNA jedna ma kilka centymetrów długości, no to i tak jest troszeczkę za długo i za dużo, tak więc troszeczkę ciężko, żeby to wszystko zmieścić. Dlatego cząsteczka DNA będzie łączyła się ze specjalnymi białkami, które nazywamy białkami histonowymi. Będzie się owijać wokół tych białek, dzięki czemu następuje skrócenie cząsteczki DNA aż siedmiokrotnie. To już troszeczkę lepszy wynik, ale mimo wszystko to jest troszeczkę za dużo, dlatego cząsteczka DNA ulega jeszcze dalszej kondensacji, jeszcze większemu skróceniu,
aż powstają nam włókna chromatyny. Włókna chromatyny pozwalają skrócić nam taką cząsteczkę DNA aż do 40 razy. I w takiej formie chromatyna będzie występowała w jądrze komórkowym aż do czasu podziału, ponieważ przed samym podziałem komórki będzie dochodziło do jeszcze większej kondensacji tego materiału genetycznego, aby jak najlepiej móc rozdzielić materiał genetyczny do powstających komórek, będzie to powodowało, że będą nam się uwidaczniać chromosomy. I chromosomy są to formy, które są najbardziej upakowaną formą chromatyny. Powstawanie takich chromosomów umożliwia skrócenie nam cząsteczki DNA aż do 10 tysięcy razy. No i to wtedy robi już ogromną różnicę. Postaramy się teraz zobaczyć DNA naszym materiałem biologicznym, z którego skorzystamy. To będzie banan. Tak więc tak naprawdę zobaczymy DNA, które znajduje się w komórkach roślinnych. Do tego celu można wykorzystać oprócz banana również inne owoce, warzywa, tak, bo na przykład można również z cebuli, fajnie wychodzi na przykład z truskawek, albo można z własnych komórek, na przykład z nabłonka, z naszego policzka. Więc naprawdę jest tutaj szeroki wachlarz, z którego możecie skorzystać i w podobny sposób zobaczyć właśnie DNA. No dobrze, to w takim razie zacznijmy. Zobaczymy, czy nam się uda zobaczyć takie DNA, czy wszystko zrobimy prawidłowo. Naszym zadaniem będzie teraz tak naprawdę roznieść banana, tak aby zniszczyć jego ściany komórkowe i móc dostać się do środka. A dokładnie musimy się dostać aż do samego jądra komórkowego, chociaż pamiętajcie, że DNA znajduje się nie tylko w jądrze komórkowym, ale również możemy je znaleźć w mitochondriach, jak również w chloroplastach. No dobrze, przejdźmy w takim razie do działania. Weźmy bananę. Oczywiście musimy go obrać. I kilka takich kawałków wrzucimy do zlewki. Myślę, że tyle nam powinno wystarczyć. Banana odłożymy na bok, żeby nam nie przeszkadzał. I rozgniatamy go. Ja w tym celu akurat wykorzystam widelec. Trzeba to zrobić dosyć dokładnie. Można na przykład zmiksować to za pomocą miksera. I tak też robiliśmy czasami w szkole. Im dokładniej to zrobimy, to tym więcej uda nam się pozyskać naszego materiału genetycznego, czyli właśnie DNA. Banan jest fajny pod tym względem, ponieważ jest miękki i łatwo można właśnie go rozgnieść. Tak samo fajnie na przykład udaje się z kiwi, z truskawką, która również jest właśnie taka dosyć miękka. Dobrze, stworzyliśmy taki pewien jakiś mus. Myślę, że tak powinien nam wystarczyć. Też odłożymy na bok. Na razie nasz mus też odłożymy na bok. Najpierw przygotujmy bufor ekstrakcyjny. Bufor ekstrakcyjny, który będzie nam służył do tego, abyśmy mogli zniszczyć błony, które znajdują się w komórce. To pozwoli nam właśnie uzyskać DNA, jak również całą zawartość komórek. Jeżeli chodzi o bufor, to przygotowuje go się w ten sposób, że mamy zlepkę z wodą i do tej zlepki z wodą dodamy teraz łyżkę soli oraz łyżkę płynu do mycia naczyń. Z racji tego, że ja mam dosyć dużą łyżkę, to wezmę połowę i tyle samo weźmiemy płynu do mycia
naczyń. I teraz będziemy mieszać. Jeżeli chodzi o mieszanie, to trzeba to robić delikatnie, aby jak najmniej powstało nam piany. No bo dodaliśmy w końcu tutaj ten płyn do mycia naczyń. Tak więc, żeby zbyt intensywnie nam się tutaj on nie zaczął pienić. Natomiast zależy nam na tym, żeby sól dokładnie została rozpuszczona tutaj w tym buforze. Więc chwilę to potrwa. Myślę, że warto mieszać to przez minutę, dwie. Bardzo dokładnie i bardzo powoli. Chyba, żebyście tego nie oglądali, to po prostu przyspieszymy trochę i za chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobrze, sól już dosyć dokładnie się rozpuściła. Tak samo dosyć dokładnie wymieszaliśmy nasz płyn do mycia naczyń. Przelejmy w takim razie nasz bufor ekstrakcyjny do musu z banana. I ponownie dokładnie mieszamy zawartość naszej zlewki i znowu robimy to powoli, tak aby nasza zawartość się zbyt mocno nie pieniła. Natomiast, aby ten bufor dostał się do komórek i aby mógł zniszczyć właśnie te błony komórkowe, które tam się znajdują. Błony komórkowe, jak również w ogóle błony, które znajdują się dookoła różnych struktur w naszej komórce. Znaczy akurat w tym przypadku nie w naszej komórce, ale w komórkach banana. Dobrze, i też chwilę mieszamy, aby te wszystkie reakcje, aby te wszystkie czynności mogły tam się odbywać. Więc też tak z minutkę, dwie minutki i powinniśmy móc przejść do następnego etapu. Rzadko mamy okazję zobaczyć DNA. Mam nadzieję, że teraz nam się uda. I będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jakieś laboratoria, no to wiadomo, że tam te metody są troszeczkę inne. Nie robi się to w ten sam sposób, w jaki my to robimy, ale też wykorzystuje się różnego rodzaju bufory do tego, żeby zniszczyć ściany komórkowe, błony komórkowe, żeby wyizolować właśnie DNA. Raczej te wszystkie systemy są bardziej zautomatyzowane, ale my tutaj na nasze takie domowe warunki to co zobaczymy, powinno nam w zupełności wystarczyć tak naprawdę. Więc myślę, że będzie bardzo fajny efekt, a Wy, jeżeli będziecie robić takie doświadczenie samodzielnie w domu, no to będziecie bardzo mile zaskoczeni. No dobrze, myślę, że w takim razie powinno nam wystarczyć. Teraz musimy przefiltrować naszą zawartość zlewki, tak aby oddzielić ten mus od płynu. W tym celu wykorzystamy, może to być albo sączek, może to być filtr do kawy, albo po prostu taka szmatka, ale widzę, że nie wziąłem zlewki drugiej, z której moglibyśmy skorzystać. W takim razie dajcie mi sekundkę, polecę szybko po zlewkę i wracam.
Mam już zlewkę. W takim razie przygotujmy taki zestaw właśnie do sączenia, do filtrowania. Ja akurat mam zwykłą taką ściereczkę i po prostu zrobimy z tego filtr. Dlatego włożę i żeby nam się to jakoś trzymało, to założymy gumkę recepturka. Ja akurat mam taką dosyć dużą, ale powinna być w porządku. Jest super. Mamy stworzony nasz filtr. W takim razie przelewamy zawartość zlewki. Oczywiście nie wszystko nam się zmieści, więc chwilę poczekamy. No i przez naszą ściereczkę powinien ładnie się filtrować płyn. Natomiast mus zostaje nam na naszej ściereczce. Chwilę poczekamy, nie pomagamy, nie wstrząsamy w żaden sposób, żeby to wszystko powolutku się przedostało, żeby nam tutaj do naszego przefiltru, odsączu nie dostał się niepotrzebnie mus. Dzięki temu tutaj w środku będziemy mieli ten bufor. Mamy tutaj już jakieś te nitki DNA, których jeszcze niestety nie możemy zobaczyć. No i różne inne struktury komórkowe, które też się przez ten filtr przedostają. Natomiast te rzeczy, które będą nam niepotrzebne, które będą troszeczkę mogłyby nam zakłócać zobaczenie właśnie naszego DNA, w sumie DNA z banana, zostają właśnie na sączku, na tym filtrze, szmatce. Troszeczkę poczekamy, aż nam się uzbiera, ale już mamy nawet dosyć sporo. I za chwilę przerwiemy przesączanie. Wygląda to dosyć obiecująco, więc mam nadzieję, że efekt naszego doświadczenia będzie rewelacyjny. Myślę, że chyba powinno nam już wystarczyć. W takim razie ja już filtr ściągnę tą szmatkę. Dobrze, i też odłożymy to na bok. Mamy uzyskane mniej więcej tyle naszego przesączu. Myślę, że to bez problemu nam wystarczy, ponieważ przylejemy go teraz do probówki. Tak więc mamy przygotowaną probówkę i następnie do tej probówki po dodaniu tego przesączu dodamy spirytusu. Ale ważne jest to, żeby spirytus był bardzo mocno schłodzony, dlatego póki co jest jeszcze w mojej zamrażarce, więc znowu na chwilkę Was opuszczę, szybko pójdę po spirytus i za chwilę wracamy z resztą doświadczenia. Mam już spirytus przygotowany. Chyba widać, że jest dosyć zimny, mroźny. Postaram się nie pokazywać jego marki, więc na razie odłożymy go na bok i za chwilę po prostu z niego skorzystamy. No dobrze, to w takim razie teraz do probówki dodamy naszego przesączu. I co teraz zrobimy? Teraz do naszej probówki dodamy schłodzonego spirytusu. Staramy się lać po ściankach, więc możemy nawet przechylić naszą probówkę. Zobaczcie, że alkohol znajduje się u góry. Powstaje nam taka wyraźna granica między alkoholem a naszą mieszaniną.
Więc alkohol ma mniejszą gęstość niż właśnie ta mieszanina, którą stworzyliśmy. I co będziemy mogli zobaczyć? Postaram się nie ruszać. No i zobaczmy, że na granicy między właśnie mieszaniną, a między spirytusem powstaje nam jakaś taka biała, nitkowata struktura, w sumie białe, nitkowate struktury. Jeszcze chwilkę poczekamy, ponieważ to właśnie wytrąca nam się DNA. Postaramy się wyciągnąć to DNA. Mam nadzieję, że jest dosyć dobrze widoczne. Tak? Mamy tutaj taką białą chmurkę, jak gdyby. Tak? Właśnie na tej naszej granicy alkoholu z przesączem. Postaramy się wyciągnąć. Nie wiem, czy uda. O, jest, jest, jest. O, zobaczcie. Taka właśnie galaretowata struktura, którą udało mi się wyciągnąć, tak, to jest właśnie DNA. Oczywiście mamy tutaj tak naprawdę materiał genetyczny, który pochodzi z miliarda komórek, które znajdowały się właśnie w tym bananie. Tak więc to nie jest pojedyncze DNA, tylko tak naprawdę miliardy takich nitek, które są ze sobą splątane. Super, udało nam się zobaczyć właśnie DNA. Oczywiście nie może zabraknąć zagadki dzisiejszego odcinka. Przeczytajmy w takim razie. Również występuje w jądrze, też jest jakimś kwasem. Znasz go pewnie dobrze, choć jest jednym pasem. Jestem ciekawy, czy wiecie, o jakiej cząsteczce jest mowa w dzisiejszej zagadce. Jeżeli chodzi o rozszyfrowanie odpowiedzi do zagadki, to oczywiście taka odpowiedź znajduje się na końcu dzisiejszego odcinka. Natomiast my przejdźmy dalej do następnych informacji na temat DNA. W cząsteczkach DNA znajdują się specjalne obszary, w których zakodowana jest informacja genetyczna. Są to geny. To właśnie tam znajdują się informacje o tym, jak będziemy wyglądać, czyli na przykład jaki będziemy mieli kolor oczu albo jaki kształt naszego nosa. Oprócz tego znajdziemy tam również informacje na temat naszych cech charakteru, a nawet znajdziemy tam predyspozycje do zachorowania na różne choroby czy uzdolnienia. Więc w takim razie w DNA znajduje się bardzo dużo różnych informacji. W DNA znajduje się również przepis na białko, a białka będą wpływać na wszystkie cechy organizmu. Czy ilość genów będzie wpływała na poziom skomplikowania organizmów? Więc czy im więcej będzie tych genów, to tym organizm będzie bardziej skomplikowany? Okazuje się, że wcale nie jest to regułą. Człowiek na przykład posiada około 25 tysięcy genów, natomiast ryż 37 tysięcy genów, a jeden z gatunków nicieni aż 44 tysiące genów. Jak możemy w takim razie zauważyć, kwestia ilości genów w ogóle nie przekłada się na stopień właśnie skomplikowania takich organizmów. Jeżeli chodzi o DNA, to oprócz tego, że występuje on w jądrze komórkowym, to również możemy DNA spotkać na przykład w mitochondriach. Są to niewielkie struktury, w których będzie przetwarzana energia podczas oddychania komórkowego. Jeżeli chodzi o genom jądrowy, czyli materiał genetyczny, który znajduje się w jądrze, będzie on ulegał przetasowaniu, wymieszaniu i dlatego potomstwo, które się rodzi i które będzie miało przekazywany materiał genetyczny, będzie pochodził od obojga rodziców. To właśnie dlatego. Część cech będziemy mieli po mamie, część cech możemy mieć po tacie.
Czasami również możemy mieć cechy, które nie występowały u naszych rodziców, ale na przykład występowały u naszych dziadków. Jeżeli chodzi o materiał genetyczny, który znajduje się w naszych mitochondriach, to nie jest on dziedziczony w taki sam sposób, jak to jest z materiałem genetycznym znajdującym się w jądrze komórkowym. Więc nie następuje jego wymieszanie od jednego i drugiego rodzica. Materiał genetyczny, który pochodzi z mitochondriów i znajduje się w naszych komórkach, jest identyczny z tym, który znajduje się u naszej mamy. Dlatego, że w ogóle materiał genetyczny z mitochondriów nie jest przekazywany od ojca. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Podczas samego zapłodnienia, w momencie kiedy plemnik łączy się z komórką jajową, do komórki jajowej wnika jedynie zawartość główki plemnika, a w główce plemnika nie było w ogóle miejsca na mitochondrium. Mitochondria znajdują się troszeczkę dalej, ponieważ znajdują się we wstawce plemnika, a wstawka nie wnika nam do wnętrza właśnie tworzącej się zygoty, a potem zarodka. Dlatego w ogóle ten materiał genetyczny od ojca, który znajdował się w mitochondriach, nie będzie przenikał do tworzącego się zarodka. Taki sposób przekazywania genomu mitochondrialnego pozwolił sądzić, że DNA mitochondrialne jest dziedziczone po mitochondrialnej Ewie, czyli kobiecie, od której pochodzą współcześni ludzie. Udało nam się zobaczyć dzisiaj, jak wygląda cząsteczka DNA, a tak naprawdę miliardy takich cząsteczek DNA. Pamiętajcie, że są to niezwykle małe struktury, ale za to bardzo ważne. Dlatego muszą być odpowiednio chronione i pilnowane. No i tak się rzeczywiście dzieje. DNA znajduje się oczywiście w jądrze komórkowym, ale nie tylko. Również cząsteczki DNA możemy spotkać w mitochondriach, a w komórkach roślinnych również w chloroplastach. W jądrze komórkowym DNA jest bardzo mocno pilnowane, jest trzymane, troszeczkę wygląda to, jakby było zamknięte w klatce, w jakimś więzieniu, ale jest to bardzo ważne, aby po prostu takie DNA nie było przenoszone z miejsca na miejsce. Jak to w takim razie się dzieje, że w cytoplazmie na rybosomach powstają białka na bazie przepisu właśnie z DNA? Jakim cudem po prostu to DNA będzie przechodziło, będzie przekazywało informacje? Okazuje się, że w komórkach działa specjalny wysłannik. Wysłannik, który powstaje w jądrze komórkowym, jest to komplementarna kopia do jednej z nić DNA. No i taka kopia jest transportowana przez specjalne otwory w otoczce jądrowej, dostaje się następnie do cytoplazmy, łączy się z jedną podjednostką rybosomu i przekazuje informacje o budowie białka, który ma powstać. Jest to niezwykle ciekawe. No i takie powstające białko będzie warunkować indywidualne cechy. Dzięki temu każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Jest to niezwykle fascynujące, że tak naprawdę na świecie nie ma drugiej takiej identycznej osoby. Pomimo tego, że u wszystkich ludzi DNA w około, a nawet w ponad 99% jest identyczne, to każdy z nas ma cechy, które są indywidualne tylko i wyłącznie dla niego. To umożliwia nam na przykład sprawdzanie i identyfikację osób zaginionych, sprawdzenie sprawców na miejscu zbrodni, badanie ojcostwa i wiele, wiele innych rzeczy. Innym kwasem nukleinowym, który występuje w jądrze komórkowym, jest RNA. Jest to kwas rybonukleinowy, który tym różni się od DNA, że składa się z jednej nici. Czasami ta jedna nić może się oplatać wokół siebie i powodować nam takie złudne wrażenie podwójnej nici, ale warto pamiętać, że to cały czas jest jedna i ta sama nić. Oprócz tego mamy też inne różnice pomiędzy cząsteczką RNA a cząsteczką DNA. Na przykład w kwasie rybonukleinowym nie spotkamy zasady azotowej, którą jest tymina. Zamiast tego występuje uracyl.
Jeżeli chodzi o rolę cząsteczki RNA, to pełni ona głównie udział podczas powstawania białek. No i występuje kilka rodzajów takiej cząsteczki RNA, na przykład mRNA, czyli matrycowy RNA, który będzie przenosił informacje z jądra komórkowego, gdzie znajduje się DNA, do cytoplazmy na rybosomach, gdzie będzie odbywać się proces powstawania białek. mRNA pełni troszeczkę rolę takiego pociągu, który bezpiecznie będzie transportował informację genetyczną do miejsca docelowego. Oprócz tego, na przykład, wyróżniamy jeszcze rRNA, czyli rybosomowy RNA, który wchodzi w skład rybosomów. Rybosomy są to struktury komórkowe, w których będzie właśnie powstawało białko. No a oprócz tego możemy wyróżnić na przykład jeszcze tRNA, czyli transportowy tRNA, który będzie transportować aminokwasy na rybosomy, dzięki czemu będzie nam powstawała sekwencja aminokwasowa, a potem w ostateczności również białko. Ależ to była, moi drodzy, porcja wiedzy. Mam nadzieję, że Wasze oczy nie powiększały się coraz bardziej w momencie wprowadzania jakichś ciągle nowych i nowych pojęć. Genetyka jest bardzo fascynującą, bardzo ciekawą dziedziną wiedzy, troszeczkę jeszcze nieodkrytą, ale może to właśnie Wam uda się zrobić w genetyce jakąś rewolucję, wywrócić ją całkowicie do góry nogami. No, póki co to chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, że poświęciliście swój czas na dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was bardzo mocno do prześledzenia filmów z chemii, z fizyki. Piotr z Łukaszem oraz Agnieszka z Rafałem bardzo ciekawy i fascynujący sposób przedstawiają właśnie przedmioty przyrodnicze. Mam nadzieję, że na pewno tam zaglądniecie, no i czegoś ciekawego również się dowiecie. A ja w takim razie się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i do następnego. Aha, oczywiście nie zapomnijcie o tych wszystkich YouTube'owych rzeczach, czyli zasubskrybujcie kanał, polubcie film, skomentujcie i tak dalej, i tak dalej. Do zobaczenia, trzymajcie się.